Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na top 5 lekkich kremów pod oczy. A dlaczego lekkich kremów pod oczy? A mianowicie dlatego, że bardzo często dostaję od Was prośby. Anita, poleć krem, który będzie z retinolem, poleć krem z witaminą C, poleć taki, który fajnie połączy się z korektorem, taki, który można stosować w porannej pielęgnacji, wieczornej pielęgnacji. Słuchajcie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i stwierdziłam, że podzielę te filmy, jeśli chodzi o pielęgnację kremy pod oczy, na różne grupy. I dziś zajmiemy się właśnie takimi kremami, które mają lekkie konsystencje, fajnie łączą się z korektorami, świetnie sprawdzają się w porannej pielęgnacji i są też super, jeśli chodzi o swoje konsystencje i połączenie z takimi preparatami jak serum. Przetestowałam ogromną ilość kremów pod oczy, naprawdę z różnymi konsystencjami i uważam, że lekkie formuły fantastycznie sprawdzają się w porannej pielęgnacji. Te gęstsze zdecydowanie lepiej na wieczór. W porannej pielęgnacji zazwyczaj mamy mniej czasu, szukamy takich kremów, które będą szybko się wchłaniały, ale też nie chcemy, żeby te kremy po nałożeniu w ciągu dnia sprawiały, że mamy tutaj taki efekt obciążonych oczu, takich zmęczonych oczu. Lekkie formuły są do tego idealne, moi drodzy. Dodatkowo też fantastycznie łączą się z preparatami takimi jak serum. Bardzo często piszecie mi, że w przypadku takich właśnie lekkich form nie zawsze widzicie efekt nawilżający, przeciwzmarszczkowy, rozświetlający itd., itd. Dla niektórych z Was lekkie kremy mogą być za lekkie. Ale słuchajcie, jeśli połączycie taki krem właśnie z serum, gdzie mamy skoncentrowane, gdzie mamy silniejsze stężenia substancji aktywnych, otrzymacie naprawdę fajne rezultaty. I właśnie dziś polecę Wam 5 takich u mnie sprawdzonych, fajnych kremów pod oczy z lekkimi formułami, ale zawierające fajne substancje aktywne. Kremy, które idealnie sprawdzą się w porannej pielęgnacji, super łączą się z korektorem, dają naprawdę fajne rezultaty. I oczywiście przypominam Wam, że zostawiłam sobie w opisie takie miejsce, gdzie będę dodawać kolejne preparaty z lekkimi formułami, które będą się u mnie sprawdzać i które będę mogła Wam polecić. Także opis będę sobie uzupełniać, a linki do produktów, o których dzisiaj Wam wspominam, również znajdziecie w opisie. I jeszcze jedna ważna informacja, ponieważ prosicie mnie o to, żebym podawała ceny. Ceny danych kosmetyków będą umieszczone zawsze w opisie przy danym produkcie. No i mam nadzieję, że Was to zaspokoi, a teraz zabieramy się za przegląd. Pierwszy krem, który chcę Wam dzisiaj polecić, to jest marka Sente. Zobaczcie, jakie piękne opakowanie i oczywiście jest to najdroższy z kremów, które dzisiaj będę Wam polecać. Marka Sente ma w swojej ofercie fantastyczne kosmetyki, które zawierają m.in. opatentowany składnik analog siarczanu heparytu. Zaraz Wam o nim opowiem. Dlaczego postanowiłam wyróżnić ten krem? No właśnie, przede wszystkim za jego fajną, lekką konsystencję, ale również za bogaty skład. Co tutaj takiego ciekawego znajdziemy? Jako pierwszy oczywiście mamy zawsze bazę, ale w składzie znajdziemy również takie substancje aktywne jak emolienty, niacynamid, ekstrakt z nieśpiałka, ekstrakt ze stokrotki, glicerynę, masło żożoba, ekstrakt z planktonu, peptydy, argininę, witaminę E, no i właśnie ten siarczan heparanu. Co będzie dawał nam ten krem, jeśli chodzi o naszą pielęgnację? No to efekty, które będzie przynosił, to przede wszystkim rozjaśnienie przebarwień i usunięcie zasinień, niwelacja opuchnięć, ujędrnienie, spłycenie zmarszczek. Jest to, słuchajcie, krem przeznaczony przede wszystkim dla osób, które posiadają skórę wrażliwą właśnie w tej okolicy, ale też fantastycznie sprawdzi się w przypadku skór dojrzałych. Co to jest takiego ten analog siarczanu, heparanu? Co to za nazwa? Otóż, moi drodzy, siarczan heparanu jest to substancja, która przyciąga i zatrzymuje wodę w naszym naskórku, przywraca równowagę wodną, wiąże proteiny macierzy zewnątrzkomórkowej i też, co jest bardzo ważne, ułatwia przyleganie komórek do macierzy. No wiem, to są takie nazwy, które nie do końca mogą Wam mówić o co tutaj w tym wszystkim chodzi, ale musicie zdawać sobie sprawę, że ta substancja sprawia, że nasza skóra pozostaje zbita, w dobrej kondycji, ujędrniona i też, co jest bardzo ważne, nawilżona. I tak będzie działał właśnie ten krem.
nie posiada żadnych substancji zapachowych, które mogłyby podrażniać okolice oczu, ale posiada w swoim składzie substancje łagodzące. Dodatkowo też właśnie ten siarczan heparanu, który będzie dawał super efekt, jeśli chodzi o naszą skórę. No i powiem Wam, że ten preparat świetnie łączy się z różnymi innymi kosmetykami, jak na przykład serum. Przetestowałam różne konsystencje, różne preparaty, nigdy nie było żadnego z nim problemu. Dodatkowo też fantastycznie sprawdza się jako baza pod makijaż i świetnie łączy się z każdym korektorem, cięższym, lżejszym, bardziej kryjącym. Ja ogólnie powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o ten krem. Owszem, jest on bardzo drogi, ale tutaj płacimy między innymi za nietypowy skład i substancje aktywne, które wcześniej Wam wymieniłam. Rzadko można znaleźć te substancje aktywne w preparatach właśnie pod oczy, jak na przykład ten wyciąg ze stokrotki, czy ten siarczan heparanu. Dodatkowo płacimy oczywiście za ten opatentowany składnik, który ma przynosić efekty i te efekty widać rzeczywiście w badaniach, które również udostępnia marka. No i fajna konsystencja, fajne działanie. Opakowanie, formuła, świetna formuła, która fantastycznie rozprowadza się w okolicy oczu. Mamy tutaj również peptydy, o których też już Wam opowiadałam. Peptydy działające przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, wygładzająco. Jak dla mnie bomba, jeśli macie więcej gotówki, szukacie właśnie takich kosmetyków, które mają zastosowaną fajną technologię, super substancje aktywne, czegoś takiego Wam potrzeba, to myślę, że ten krem świetnie się u Was sprawdzi. Moi drodzy, kolejny krem, który chciałabym Wam polecić, to jest oczywiście marka Pur Le i to jest krem, który już totalnie zużyłam, mimo tego, że mamy tutaj bardzo dużą pojemność, nawet powiedziałabym podwójną pojemność niż w standardowych kremach, czyli aż 30 ml. Skład tego kremu też jest świetny, bo mamy zastosowane ponad 90% substancji pochodzenia naturalnego. No i zwróćcie uwagę, co takiego mamy w składzie. Oczywiście, mamy tutaj hydrolat z chińskiej herbaty, mamy również masło shea, emolienty, olej arganowy, proteiny z kiełków pszenicy. Mamy wyciąg z owsa, mamy wyciąg z oczaru, wyciąg z herbaty, mamy witaminę E oraz antarktycynę. Naprawdę, słuchajcie, skład jest świetny. Konsystencja również leciusieńka, nie posiada żadnych zapachów, fantastycznie rozprowadza się w okolicy oczu. A jak będzie działał ten krem? No oczywiście, będziemy mieć tutaj wzmocnienie bariery ochronnej. Mamy działanie przeciwzmarszczkowe i antyoksydacyjne, zwiększenie produkcji kolagenu, usuwanie oznak zmęczenia. I rzeczywiście tak ten krem działa. Rewelacyjnie sprawdza się w porannej pielęgnacji. Daje też taki lekki efekt chłodzenia w okolicy oczu i wcale, słuchajcie, nie jest jakiś nie wiadomo jak drogi, bo za 30 ml w cenie 80 zł, niedużo, prawie około 100 zł, otrzymujemy naprawdę świetny i wydajny produkt. Jak wiecie, kremy zawsze stosujemy odrobinkę i nakładamy je tutaj w okolicy naszych oczu, więc zazwyczaj kremy pod oczy są bardzo, bardzo wydajne, ale ten daje efekt takiego lekkiego chłodzenia. Daje efekt nawilżenia, świetnie łączy się z korektorem, bardzo fajnie się go tutaj nakłada, nic absolutnie się nie roluje i rzeczywiście ta skóra jest tak lekko rozświetlona, lekko napięta, ładnie wygładzona. Czy mamy działanie przeciwzmarszczkowe? No, działanie przeciwzmarszczkowe widzimy zazwyczaj dopiero w późniejszym wieku, ale ten krem jest o tyle fajny, że mogą go zacząć już stosować młode dziewczyny, takie, które chcą zacząć pielęgnację przeciwzmarszczkową, jak również starsze kobiety, które już działają przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, też często zmagają się z takim efektem opuchnięcia oczu w porannej pielęgnacji z rana. Ten krem sprawdzi się naprawdę super, gorąco Wam go polecam. Tak jak mówię, bardzo wydajny, świetna konsystencja i bardzo fajny skład. Czas na trzeci preparat, który chciałabym Wam polecić. Tym razem będzie w innym opakowaniu, już w takim właśnie szklanym słoiczku i jest to marka Koi, a mianowicie aktywny krem pod oczy, który w swoim składzie zawiera roślinny czynnik wzrostu.
Bardzo, słuchajcie, fajny krem, delikatny, również o lekkiej konsystencji, świetnie rozprowadza się w okolicy oczu, absolutnie nie podrażnia. Powiedziałabym, że też daje taki efekt lekkiego chłodzenia w porannej pielęgnacji. Oczywiście wszystkie te kremy, o których Wam dzisiaj opowiadam, możecie stosować również wieczorem. Ja natomiast przetestowałam je najlepiej, jeśli chodzi o poranną pielęgnację i właśnie zastosowanie ich z korektorami, z serum, w połączeniu z różnymi preparatami, dlatego też Wam o tym opowiadam, ale tak jak mówię, każdy z tych kosmetyków możecie spokojnie również stosować w wieczornej pielęgnacji, jeśli czegoś takiego potrzebujecie. Ja natomiast lekkie kremy, tak jak mówiłam, lubię w porannej pielęgnacji i krem od Koi sprawdza się świetnie. Co takiego mamy tutaj w składzie? No i uwaga, mamy oczywiście emolienty, mamy olej z awokado, olej z oliwek, olej arganowy, glicerynę, roślinny czynnik wzrostu, kwas ferulowy, hialuronian sodu, wyciąg z oliwek, wyciąg z awokado, witaminę E i otrzymamy działanie przeciwzmarszczkowe, wygładzenie, nawilżenie, regenerację, jak również wspomaganie odnowy naszego naskórka. I rzeczywiście ten krem będzie ładnie tutaj rozprowadzał się w okolicy oczu, dawał ten efekt nawilżenia, świetnie łączył się z korektorem, jak również z różnymi preparatami w postaci serum. Nie będzie tego efektu obciążenia skóry w ciągu dnia i no i ten roślinny czynnik wzrostu. Słuchajcie, świetna, świetna sprawa, między innymi też w działaniu przeciwzmarszczkowym, ale mamy tutaj też działanie odbudowujące barierę ochronną naszej skóry. Jeśli na przykład w wieczornej pielęgnacji stosujecie kremy pod oczy lub serum pod oczy, które zawiera retinol, to myślę, że taki krem w porannej pielęgnacji będzie super. Bardzo często pytacie mnie również o markę Koi, co na jej temat myślę, czy są to rzeczywiście takie fajne preparaty, bo jak wiecie, jest to marka tworząca kosmetyki naturalne, także już niedługo na moim kanale będzie film na temat marki Koi, ponieważ ja te kosmetyki znam, testuję już od jakiegoś czasu i mogę też Wam odrobinę na ich temat powiedzieć, nieco więcej powiedzieć, a dziś polecam Wam właśnie ten krem pod oczy. Fajnie by było, gdyby marka stworzyła troszeczkę inne dla niego opakowanie, między innymi tak jak w przypadku tych dwóch, żeby było takie opakowanie z pompą, ale byłoby wtedy oczywiście bardziej higieniczne, ale ja narzekać nie mogę, uważam, że szklany słoiczek to jest świetne opakowanie ekologiczne, no a przede wszystkim działanie tego kremu, świetny skład, gorąco Wam go polecam. Czas na czwartą pozycję i mamy tutaj krem od marki Alchemy, kolejna marka, która tworzy świetne kosmetyki naturalne i stosuje w swoich składach, w składach tych kosmetyków naprawdę bardzo ciekawe substancje aktywne. I powiem Wam, że ja ten krem poznałam jakoś na początku, kiedy marka wchodziła na nasz rynek i byłam nim zachwycona. A wiecie dlaczego? Między innymi dlatego, że ten krem daje niesamowity efekt rozświetlenia w okolicy oczu, przez co też bardzo fajnie odbija światło, kiedy robicie na przykład zdjęcia, robicie sobie selfie, to macie taki efekt właśnie tego odbicia światła, wygładzenia, to jest coś niesamowitego. Co takiego właśnie mamy w składzie tego produktu do stosowania w okolicy oczu? I uwaga, mamy tutaj emolienty, wodę z habra, olej tsubaki, wyciąg z albicji, wyciąg z boskiej trawy, fitokompleks z kwiatów dziewanny, olej słonecznikowy, kofeinę i witaminę E. Jakie otrzymamy działanie? Przeciwzmarszczkowe, antyoksydacyjne, napinające, wygładzające, zmniejszające obrzęki, no i właśnie to rozświetlenie. Słuchajcie, kolejny krem, który ma bardzo fajną konsystencję, jest zamknięty też w fajnym opakowaniu, czyli znowu mamy pompeczkę, więc jest też higieniczny i marka trochę tak tutaj nas wprowadza marketingowo, że ten krem jest lepszy niż botox, że natura jest lepsza niż botox i powiem Wam, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie dla osób, które zaczynają zauważać pierwsze oznaki starzenia, czyli takie pierwsze zmarszczki, bo ten krem nie dość, że świetnie rozświetla tę okolicę, napina ją, to jeszcze rzeczywiście ma takie działanie lekko usuwające, wygładzające te zmarszczki. No oczywiście pamiętajcie, kremy pod oczy nie zniwelują nam zmarszczek.
ale mogą ułatwią nam utrzymanie skóry w dobrej kondycji. No dobrze, moi drodzy, i ostatni krem, o którym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, a stwierdziłam, że umieszczę go właśnie, jeśli chodzi o top 5 lekkich kremów pod oczy, nie tylko ze względu na jego formułę, ale też między innymi dlatego, że w składzie znajdziemy witaminę C i to dosyć wysoko w składzie. Mowa tutaj o lekkim kremie od Bandi. Od Bandi seria Active C, jakoś tak Active C, jakoś tak nazywa się ta seria. Uważam, że jest świetna ze względu na zastosowaną formę witaminy C, która bardzo ładnie, aktywnie działa. Jest to też taka forma witaminy C, która sprawdzi się m.in. u osób posiadających skórę wokół oczu wrażliwą, czyli tak jak ja. Oprócz tego, że krem bardzo fajnie się wchłania szybko, jest lekki w swojej formule, to też daje efekt rozświetlenia, wygładzenia, rozjaśnienia. Można go stosować, jeśli macie na przykład przebarwienia właśnie tutaj w okolicy oczu, zasinienia, będzie wzmacniał skórę. Dobra, ale co takiego mamy w składzie tego kremu? No i uwaga, tutaj mamy emolienty, właśnie witaminę C i witaminę E, wyciąg z alg, pantenol łagodzący, peptyd, wyciąg z kiełków pszenicy, wyciąg z lukrecji, z białej morwy, z brzoskwini, tarczycy bajkalskiej. Mamy również pantolakton oraz hialuronian sodu. No i widzicie, po składzie można dojść do tego, że będzie to działanie antyoksydacyjne, czyli przeciwzmarszczkowe, rozświetlające, rozjaśniające. Będzie działanie nawilżające. Naprawdę, moim zdaniem, bardzo ciekawy preparat, mimo tego, że ma lekką formułę, świetnie, aktywnie działa właśnie w okolicy oczu, także jego również mogę Wam polecić. Generalnie tych 5 kosmetyków, tych 5 kremów pod oczy, które dzisiaj wymieniłam, to są moim zdaniem świetne produkty i mimo tego, że mają lekkie konsystencje, fajnie działają. Jak widzicie, dziś przedstawiłam Wam 5 preparatów, które mają lekkie formuły, świetne substancje aktywne, różne składy, czyli mamy coś dla osób, które lubią składy naturalne i mamy coś dla osób, które lubią składy zaawansowane. Mamy różne półki cenowe, ale mimo wszystko każdy z tych preparatów łączy wspólne działanie. Przeciwzmarszczkowe, antyoksydacyjne, nawilżające, wygładzające, działanie aktywne w okolice naszych oczu. Każdy z nich świetnie łączy się z serum, będzie idealny w porannej pielęgnacji. Żaden z nich nie podrażnia okolicy oczu, wręcz przeciwnie, niektóre z nich dają efekt chłodzenia, niektóre takiego ukojenia. Moim zdaniem są to naprawdę bardzo fajne kosmetyki i warto się nim bliżej przyjrzeć. Nie mogę dzisiaj powiedzieć, który z nich byłby na pierwszym miejscu, a który na ostatnim, ponieważ uważam, że każdy z nich powinien znaleźć się na pierwszym miejscu. Oczywiście wybór należy do Was ze względu na zawartość Waszego portfela, czy też preferencje, składy naturalne, bardziej zaawansowane, bardziej aktywne. To już pozostawiam Wam do oceny i do wyboru, a my dziś już się żegnamy. Pamiętajcie, że najważniejsze informacje znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu. Widzimy się w kolejnej publikacji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Pa!